Mamo, a to co to? Jarmuż, jest bardzo zdrowy. Fuj, obrzydlistwo. A założysz się ze mną, że dziś go zjesz i powiesz, że był przepyszny? To zakład. Ale dlaczego robimy takie duże zakupy akurat w warzywniaku? Bo każde z nas powinno jeść 5 porcji warzyw i owoców dziennie. O, takich. Porcja warzyw to co najmniej tyle, ile mieści się na dłoni. A owoców? Mniej więcej taka jak pięść. Nie mam mniejszą dłoń. Dlatego ty musisz jeść porcję czubatę. Prawda, pani ekspertko? Warzywa i owoce powinniśmy spożywać jak najczęściej i w jak największej ilości. Co najmniej 400 gramów dziennie. W posiłkach powinny stanowić połowę tego, co jadamy. Należy także pamiętać o właściwych proporcjach. 3/4 warzywa, 1/4 owoce. Najprostszym sposobem na spożywanie odpowiedniej ilości warzyw w ciągu dnia jest dodawanie ich przynajmniej do głównych posiłków. Po garści do każdego. Na przykład do śniadania dokładamy średniego pomidora, pół talerza surówki do obiadu i garść rzodkiewek do kolacji. Dzisiaj zajmiemy się przemytem. Jak to? Przemycaniem warzyw po trawach. Aha. Ja dodaję warzyw do owocowych koktajli. Szpinak, jarmuż, seler nadziowy. Wtedy smak warzyw nie jest aż tak wyczuwalny. A dzieciaki chętnie wypiją kolorowy koktajl. Można też przygotować zdrowe przekąski w postaci pieczonych chipsów z marchewki, buraka, pietruszki, batata czy jarmużu. Chyba właśnie tak zrobimy. Albo zrobię zupę krem. Można w niej umieścić właściwie wszystko, co się chce. O! I dodam naszej domowej mieszanki przypraw. Będzie smacznie i zdrowo. W sumie jest nawet więcej sposobów na przemycenie warzyw w diecie. Pasta czy pasztet z pieczonych warzyw, na przykład papryki czy warzyw z rosołu. Pankejki z dodatkiem dyni, marchewki czy batata. Ja zamiast zwykłego pire ziemniaczanego robię kolorową wersję. To znaczy dodaję groszku, brokuła, kalafiora. Przecież pulpeciki mięsne też można świetnie nadziać farszem warzywnym. Można też zrobić pieczone frytki z batata, z marchewki, z pietruszki, z buraka. Smoothie, super! Smoothie i chipsy. Gdzie? No tutaj. Ale najpierw zjemy kolację. Zupę krem, dobrze? To chociaż daj spróbować. Pycha! A co to jest? Jarmuż. No i co? Kto wygrał zakład?